Hej ho skrzaty, hej ho skrzaty, serduszko czułe. Czas na naszą kolejną zbiórkę, więc wstajemy i przywitamy się naszą skrzatową piosenką. Pośród traw, pośród drzew, krasnoludków chaty, słychać tam wesoły śmiech, to się śmieją skrzaty. Hi, 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 ha, 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 kto się śmieje, ty i ja? Hi, 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 ha, 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 kto się śmieje, ty i ja? Pośród traw, pośród drzew, tupią małe nóżki, słychać tam wesoły śmiech, tańczą krasnoludki. Tup, 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 hop, sa, sa, kto tak tańczy, ty i ja? Tup, 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 hop, sa, sa, kto tak tańczy, ty i ja? Wspaniale wam poszło, przywitaliśmy się naszą skrzatową piosenką. To teraz idziemy na zbiórkę, gotowi? Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się szło. Tra la 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 la. To teraz będziemy skakać. Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się skakało. Tra la 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 la. To teraz będziemy biec. Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się biegło. Tra la 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 la. Doszliśmy na naszą zbiórkę. To czas się jeszcze troszeczkę rozgrzać. Ja jestem ciekawa, czy pamiętacie, gdzie jest wasza głowa, a ramiona? To zaczynamy naszą piosenkę. Powolutku. Głowa, ramiona, kolana, palce, kolana, palce, kolana, palce. Głowa, ramiona, kolana, palce, oczy, uszy, usta, nos. To teraz troszkę szybciej. Głowa, ramiona, kolana, palce, kolana, palce, kolana, palce. Głowa, ramiona, kolana, palce, oczy, uszy, usta, nos. To jeszcze szybciej. Głowa, ramiona, kolana, palce, kolana, palce, kolana, palce. Głowa, ramiona, kolana, palce, oczy, uszy, usta, nos. Wspaniale. To zabieramy się za naszą zbiórkę. Ciekawa jestem, czy pamiętacie rozwiązanie z ostatniej naszej zagadki o prawie skrzata. Pierwszy punkt skrzata. Jak brzmi? Zobaczmy. Skrzat jest, kiedy rano kogoś widzę, to mówię dzień dobry. Jeśli skreślisz pierwszy wyraz naszego powitania, to zostaje nam dobry. Czyli pierwszy punkt naszego prawa skrzata brzmi: skrzat jest dobry. Wasza kolej. Moja kolej? Skrzat jest dobry. Wasza kolej. Fantastycznie. To ja myślę, że każdy skrzat wykonuje dobre uczynki. I ja bym chciała, że za każdym razem, jak wykonacie dobry uczynek, to zrobicie, pokolorujecie jedną część obrazka, jeden kawałeczek, który wam wysłałam. Zobaczymy, komu się uda mieć pokolorowany cały obrazek jak najszybciej. Kto będzie miał więcej tych dobrych uczynków. Ale dzisiaj zobaczymy, jaki jest drugi punkt naszego prawa skrzata. Popatrzmy. Mamy skrzata. Mamy złożone rączki. Mamy wyraz po. I mamy, zgadza się, mapę Polski. Jak myślicie, co to może być za prawo? Spróbujmy razem. Skrzat, złożone rączki. Kiedy mamy złożone rączki? Zgadza się, jak się modlimy. Skrzat modli się po... mamy naszą mapę, mapę Polski. A co jest specjalnego w tej naszej Polsce? Zgadza się, że mówimy w niej po polsku. To nasze drugie prawo skrzata brzmi: skrzat modli się po polsku. Moja kolej. Skrzat modli się po polsku. Wasza kolej. Skrzat modli się po polsku. Fantastycznie. To czas na naukę naszej modlitwy. Wiemy już, że drugi punkt prawa skrzata brzmi: skrzat
modli się po polsku. Dlatego czas, abyśmy nauczyli się nowej pieśni, przez którą będziemy się modlić. Pamiętajcie, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Gotowi? Stajemy wyprostowani i zaśpiewamy razem. Przygotujcie paluszek. Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Zaśpiewajmy raz jeszcze. Paluszki gotowe? Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. To powtórzcie słowa razem za mną. Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Zaśpiewajmy raz jeszcze, ostatni raz. Teraz już wszystkie skrzaty śpiewają razem ze mną. Palec gotowy? Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, przyjdź do mego serduszka. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Wspaniale Wam poszło! To ćwiczymy, a co zbiórka będziemy się uczyć kolejnych pieśni, abyśmy się mogli modlić z podwojoną siłą. A dzisiaj nauczcie się naszej nowej modlitwy. Słuchajcie, dzisiaj odwiedził mnie specjalny gość i zostawił coś specjalnego dla Was w moim ogródku. Czy chcielibyście się dowiedzieć, kto to był? To mam dla Was zagadkę. Idzie łąką, idzie polem pod ogromnym parasolem. Gdy go zamknie, świeci słońce. Gdy otworzy, pada deszcz. Czy już wiecie, kto to taki? Tak, to właśnie pani. Posłuchajcie jeszcze raz. Idzie łąką, idzie polem pod ogromnym parasolem. Gdy go zamknie, świeci słońce. Gdy otworzy, pada deszcz. Czy już wiecie, kto to taki? Tak, to właśnie pani. Jesień, zgadza się. Przyszła do mnie dzisiaj pani jesień i zostawiła dla Was pewne skarby. Ale powiedziała też, żebyśmy zagrali w grę. Jaka jest pogoda podczas jesieni? Wiemy, że jak pani jesień ma zamknięty parasol, to świeci wtedy słoneczko. Pokazujemy słoneczko. Jak pani jesień otworzy ten parasol, to znaczy, że wtedy pada deszcz. Najpierw pada malutki deszczyk. Większy. I ulewa. Wspaniale, ale podczas pogody pani jesieni wieje też wiatr. Najpierw wieje malutki wiaterek. Szsz, większy. Szsz, i wichura. Szsz. Gotowi na naszą grę? Zaczynamy. Zgaduj, zgadula, w której ręce złota kula.
pięknie świeci słoneczko. Zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Wiatrek, nawet malutki, szsz, większy, szsz, i wichura, szsz. Zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Papa deszcz, najpierw mały, większy, i wichura. Wspaniale, to teraz bez moich odpowiedzi. Zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Fantastycznie, zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Zgaduj, zgadula, w które ręce złota kula. Fantastycznie wam znowu wyszło. To już jak wiemy, jaka jest pogoda, kiedy jest u nas pani jesień. To teraz zobaczmy, co zostawiła ona dla was u mnie w ogródku. Zobaczcie, jakie skarby zostawiła jesień w moim ogrodzie. Zostawiła ich 6. Czy możecie je znaleźć? Popatrzmy razem. Pod krzesełkiem jest czerwone jabłko. Pod stołem jesień schowała kasztan. Na schodach są żołędzie. Koło kwiatów jesień zostawiła kalosz. Na lince od prania jesień powiesiła grzyba. A na młoku zostawiła parasol. A czy możecie znaleźć jeszcze jeden dar od jesieni, który jest schowany na obrazku, ale który bardzo dobrze widać? Zgadza się. Są to piękne, kolorowe, jesienne liście. Słuchajcie, już wiemy, co pani jesień zostawiła u mnie w ogrodzie. Jakie skarby? Był to grzyb, kalosz, czerwone jabłko, parasol, kasztany, żołędzie. Zostawiła kolorowe liście, ale zostawiła też list. Czy chcecie się dowiedzieć, co w tym liście napisała? Posłuchajcie. Drogie skrzaty leśne ludki, cieszę się, że mogłam was odwiedzić i zostawić ukryte skarby. Mam nadzieję, że udało wam się je znaleźć. Pewnie, że się udało. Nasze skrzaty zawsze wszystko znajdują. Mam dla was pierwsze zadanie. Przygotujcie proszę jesiennego skrzata, z którym będziecie zdobywać jesienny guziczek. Razem z nim przeżyjecie wspaniałe przygody. Serduszko czułe, jesień. Słuchajcie, to nie dość, że pani jesień zostawiła nam ukryte skarby, które musieliśmy znaleźć, to jeszcze ma dla nas pierwsze zadanie, żebyśmy zrobili jesiennego skrzata. Słuchajcie, ja już się trochę pobawiłam i przygotowałam swojego. Jeszcze nie jest skończony, zobaczcie. Ma już czapkę swoją, ma pompom taki jak my. Brakuje mi tylko jeszcze brody. I jest taki trochę smutny, bo jest taki szary. I ja myślę, że ja go ozdobię jesiennymi kolorami. To teraz dla was zadanie, abyście wy przygotowali swojego jesiennego skrzata. A potrzebna wam będzie skarpetka. Może być innego koloru. Ja miałam akurat szarą, więc wzięłam szare skarpetki. Ale może być innego koloru, bo to wszystko zależy od was. Potrzebna wam będzie skarpetka. Potrzebna będzie wata, którą wypchacie swojego skrzata i sznurek. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka jest ważna, to obcinamy górę skarpetki. Po co? Zaraz wam powiem. Obcinamy górę skarpetki po to, aby nam wyszła czapka dla naszego skrzata. Teraz możemy poprosić mamę, tatę, siostrę, brata, żeby nam pomogli zszyć tutaj czapeczkę na górę. Na górze czapeczkę i potem przyszyjemy nasz pompon i powstanie nasza czapeczka. A do skarpetki wkładamy naszą watę, wypychamy ją, wypychamy i powstaje nam pierwszy piękny skrzat. Zobaczcie. Widzicie? Ja swojego tutaj związałam, żeby powstała mu głowa. Potem założyłam naszą czapeczkę, którą zrobiłam.
Na sam koniec teraz potrzebne są oczy. Oczy najlepiej naszego skrzata zrobić z guziczków. Moje będą brązowe, bo takie znalazłam guziczki u mnie w domu. I ja je tutaj przyszyję. Znowu poprosić mamy tatę, brata, siostrę, żeby pomógł wam i pokazał, jak trzeba przyszywać. I następny guzik, bo nasz skrzat musi mieć dwa oczka, przyszyjcie sami. Potrzebna nam jest też broda. No właśnie, tu się pojawił problem, bo Duchna Iga nie miała białej wełny i muszę jechać do sklepu i kupić. Miałam tylko zieloną, ale taka zielona broda to tak nie bardzo dla naszego skrzata. Może być jako kokardka, ale nie jako broda. Także zróbcie też dla swojego skrzata piękną białą brodę. Robi się ją prosto. Bierzemy naszą, udajemy, że to moja biała wełna. Zawijamy ją na paluszkach. Na paluszkach, na paluszkach. Dużo je zawijamy. Następnie przecinamy. Teraz naszym zadaniem będzie ją tutaj razem związać. Zostawiam taka kokardka. I na sam koniec przecinamy z jednej strony, przecinamy z drugiej strony. I jak będzie to wełna, bo u mnie to nie jest wełna, jak będzie to wełna, to wam powstanie piękna broda razem z wąsami też trochę. I będziecie ją mogli znowu tutaj pięknie przyszyć. Pamiętajcie proszę, żeby tego swojego jesiennego skrzata ozdobić jesiennymi kolorami. I razem z nim będziemy poznawać dalej, co przygotowała dla nas jesień, abyśmy mogli zdobyć jesienny guziczek. Miłej pracy, serduszko czułe.